Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Dzisiaj specjalny odcinek, bo będę grał na skrzyni manualnej i zobaczymy, jak mi pójdzie. Najpierw zaczniemy sobie od okrążeń w mojej suprze i startujemy. Na początku zawsze jedynka sama się wrzuca, ale potem trzeba sobie radzić samemu. O ile... Co to było? Ej, moment. O kurde. O shit, ja tu muszę sterowanie. Co? Ej, widzieliście co? Ja powtórkę sobie zrobię. Chwileczkę, bo to były cheaty jak ciul, nie? Czekajcie, ja sobie tu kamerę muszę zmienić. Patrzcie na tą RX7. Co jest? Co jest? Jeboj. To chyba trochę chyba przesadził, nie? Ja tutaj wcześniej muzykę sobie podgłośniłem w Undergroundzie, tak żeby... No jej było bardziej słychać, bo te samochody brzmią tu okropnie, nie? No i teraz mogę mieć troszeczkę problemy z tą zmianą biegu, więc pewnie też będę musiał zaraz wejść w ustawienia i sobie pokombinować tam. Tak czy inaczej, tutaj się zupełnie inaczej biegi zmienia niż w Fordzie. Bo tam jedynki się praktycznie w ogóle nie wrzuca, tutaj jak sobie już trenowałem driftowanie na skrzyni manualnej, no to tutaj głównie jedynką się właśnie driftuje. Ale teraz też jest taki plusik, że będę mógł sobie hamować skrzynią, silnikiem, wiecie co chodzi. Zmienię sobie bieg na niższy i fantastycznie. Ale ten odcinek będę słabo jeździł, bo... No bo co, no kurczę, to pierwszy raz na skrzyni manualnej w Undergroundzie, więc... No, taki już maksymalny chyba poziom trudności, jaki może być. Wyłączona kontrola trakcji, skrzynia manualna, najtrudniejszy poziom. I biegi się strasznie długo zmieniają w tej suprze. W Fordzie, jak sobie zainstalujemy tą skrzynię najlepszą, plus jeszcze sprzęgło fantastyczne, to te biegi dosłownie jak w samochodzie elektrycznym, tak jakby ich nie było. Bo du, od razu pyk i wszystko załatwione, nie? Już gościa tam ma, a tutaj nie! Bo musi czekać 10 lat, aż ci się bieg zmieni. No ale co, no na razie jestem gdzieś tam w okolicy pierwszego miejsca, więc nie jest źle. Wcześniej mogę sobie przygotować bieg, żeby już właśnie, tu jest to istotne trochę, no bo te biegi zmieniają się tutaj dość długo, więc fajnie, że możemy sobie ten bieg wcześniej przed zakrętem przygotować, ale od dźwięki samochodów zdecydowanie będę musiał podgłośnić. Bardzo was przepraszam, wiem, że te samochody w Undergroundzie brzmią okropnie, no ale nie ma innego wyjścia, no ja tych samochodów prawie nie słyszę, tego z mojego samochodu prawie nie słyszę i tak nie do końca wiem, na jakich on jest obrotach w danym momencie i nie wiem, kiedy dobrze bieg zmienić. O, shit. Dlatego właśnie nie lubię okrążeń. Jedziesz cały wyścig, bardzo dobrze ci idzie, a tu nagle o. Najgorsze jest to, że oni kurczę już z daleka wiedzą, gdzie ten trafik się pojawi, gdzie będą go omijać. No nie lubię tego, kurde. Teraz zrobiłem tak samochód, żeby miał maksymalnie skrócone biegi, żeby miał maksymalny docisk. No z tą suprą coś tutaj problemy są, powiem wam, jeśli chodzi o prowadzenie, naprawdę jest ciężko i zobaczymy, co się zmieniło. Nitro na maksa, na max power i jedziemy. Więc króciutkie biegi i spróbujemy teraz tych gnojów tu pokonać. Ej, było naprawdę ciężko. No dobra, zobaczmy, czy no, chyba lepiej skręca, ale dalej to nie jest poziom Peugeot. Tak jak wcześniej miałem Peugeota, ja myślę, że on by ich tu rozwalił. To jest moje najcięższe działo na okrążenia, czyli Peugeot. Jak będę miał jakieś tutaj większe problemy, żeby ich pokosić. No jedź! Ja pierdziu, no masak! Chodź Peugeot, idziemy na akcję. Jezus! Kurde, jaki gokart! W porównaniu do Supry. Rozwalimy ich, mówię wam. Jedź, no! Dobrze, ale ten tak, nie wiem, mam wrażenie, że on ma lepsze przyspieszenie od Supry, poważnie. A co jest najciekawsze, w tym samochodzie są gorsze części tuningowe włożone. Ale mam takie wrażenie tylko dlatego, bo... Ten samochód fantastycznie skręca w porównaniu do Supry. Supra jakoś pływa po tej drodze, nie wiem, może ten wyścig akurat dla niej jest taki niekorzystny. Ale ja mam części tuningowe w tym samochodzie z poprzedniego stage'a. Powinno być mi tu mega trudno. A tu wygląda na to, że jestem na takim samym poziomie jak Supra, jeśli chodzi o
wyniki w wyścigu. Zobaczcie, też trzymam się tej stawki gdzieś tam z przodu. Znaczy, to jest po części tak, że w Underlandzie boty mają te same części tuningowe i osiągi, co teoretycznie my mamy w samochodzie. Do niektórych wyścigów nie można dołączyć, jeśli mamy za niski tuning osiągu. I tylko tyle. No ale ja myślę, że mam większe szanse tym Peugeotem tutaj niż Suprą, mimo wszystko. Zobaczcie, jak Peugeot skręca, tak? Prawie, no na pełnej prędkości, gdyby, zobaczcie, ta Supra na mnie tutaj leciała, nie? Na pełnej prędkości mogłem sobie jechać ten zakręt bez problemu. Kurde, to jest, mówię wam, nie była ziemia. No Supra niestety tutaj dała ciała ostro. Ja tego Peugeota sobie zrobię, będę miał go też na później, na jakieś URL, albo to popatrzę jeszcze, jakie wyścigi będą mi nie pasować w Suprze, to sobie będę brał Peugeota. No zobaczcie, co ten samochód robi. A Supra to gdzieś tam, tutaj ją zarzuciło, tam nie przyspiesza, tu nie może ruszyć z miejsca. No niestety. Ale Supra za to świetna jest do driftu i na dragi jest fantastyczna, więc tam powinienem nią właśnie walczyć. A Peugeota będę miał chyba właśnie na takie okrążenia, jakieś takie traski w mieście, bo on się tutaj najlepiej nadaje. Kurczę, elegancko. Patrzcie, jak to wygląda tym samochodem, te zakręty. Gdzie Supra tutaj... Mimo, że na maksymalnym docisku i zrobiona tak, żeby fantastycznie wszystko było, żeby najlepiej pokonywała zakręty, to i tak nigdy Peugeotowi nie dorówna, no. Skubaniec jest najlepszy chyba w tej grze do pokonywania zakrętów. No bo to jest mały samochodzik. Trzyma się jak przyklejony, pieprzony. Kurde. Prawie bym mógł wziąć tego trafika po lewej stronie na maksymalnym gazie. Tutaj gazu nawet nie puszczałem, nawet nie hamowałem, nic nie robiłem. Tutaj nie trzeba żadnej redukcji, żadnego hamowania, po prostu jedziesz. I cyk! Peugeot zmiażdżył konkurencję, moi drodzy. Miło było do niego powrócić, mimo tak słabego bądź co bądź tuningu. Ach! Fantastycznie. No ale co, tutaj dalej mamy draga, no i na draga to już musimy wziąć Supra, no nie ma opcji. Tutaj tylko i wyłącznie Supra mnie nie będzie interesować. A Peugeot może mieć jednak problemy na tym dragu. Okej, weźmy sobie nowe ECU chyba mam. Bierę Suprę. Chodź Supra, spróbujemy. I cyk, mamy tu drag. I o właśnie, ja wam nie mówiłem, ale ja ćwiczyłem driftowanie w Underlandzie 2 z Suprą właśnie. I będę musiał to wam dzisiaj zademonstrować. Yeah! No jak to niebiesko się świeciło i co, short? Co jest? Golfina mnie rozwala! To... I Peugeot! Co jest z tą Suprą nie tak? Aha, super! Ech. No i short, no niebiesko się świeciło i szczumiam short, nie czaję tego. I znowu short, no co jest z tym? No na niebiesko się świeciło, co chodzi? I znowu. Coś się zbugowało, no. Jak miałem to niby przejść? Dupa, nie będziesz tam. Wyprzedzać, nie ma wyprzedzania. Skończyło się babci sranie. Coś jest nie tak. No i teraz ten nagle tak wyskoczył. Dawaj mi tu silnik, coś. O nie, no nie, ludzie, ludzie, tak nie będziemy grać. Dawaj go tu. Trzeba wydłużyć biegi w tej Suprze. No jak to tak? Gdzie tu? Nie chcę tego gówna. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ach. Drag. Zawieszenie. Cyk, tu wszystko. Dobra, to nieważne. Dawaj przyspieszenie. Top speed.
Znaczy co, nie przyspieszenie, tylko top speed, o. I co, tutaj w ogóle jaka aerodynamika, po co mi to tu? Na dragu daj spokój. Hamulce? Po co mi hamulce? Tu zróbmy cyk. Nitro. Nitro można dać trochę dłuższe na dragu, się przyda. Zapisujemy, jeszcze zrobimy test. A tutaj. Jak tam wygląda? Elegancko, dawaj Supra, co z tą Suprą? Ja pierdziu, popsuła się. Samochód mi się popsuł, co jest? No i znowu, ej no patrzcie, świeci się na niebiesko i wyskakuje mi, że short, co jest? Popsuli mi Suprę, zobacz. Czy wy to widzicie? O, perfect, yeah. Perfect. Perfect. Short, miał nie... Znowu niebiesko było i znowu short. Co jest? I znowu to samo, widzicie? No kurde, nie wiem, to... Gra mnie nie lubi. Dobra, nie ma bata, nie dogoni mnie żadna ciota teraz. Wydłużyłem na maksa biegi. Gdzie mi się przegrzewasz? Kuźba. Ach. Dojechałem. Ej, no kurde, popsuli mi Suprę, czajcie to. Wydłużyłem biegi i co, wydłużyłem biegi, to w ogóle gówno daje, tak naprawdę, ten tuning. Trzeba wsadzić jakieś hardkorowe części do tej Supry, dopiero wtedy ona pewnie będzie jeździć jakoś dobrze. No teraz to jest lipa straszna, no. Ja strasznie lubię ten model i... Kurde. Musimy nim tam wygrywać później, ale teraz to jest słabizna. Trzeba tu bodykity zainstalować, o. To się w następnym stage'u chyba będziemy ścigać na autorunach i wtedy wygramy bodyki do auta. To trzeba od razu go wpakować do Supry i gitara. No ale co, Supra no, na driftach to już musi wymiatać. No ja nie wiem, dzisiaj jakiś pech mam w tym Adelgrandzie czy co? Jest dużo gwiazdek. O, w sumie to już mało mam do robienia tutaj. Pojedziemy sobie jeszcze na górę te drifty porobić. Tam są fajne drifty i właśnie pokażę wam, bo to... Ja miałem przygotowany ten odcinek, wszystkie umiejętności, Supre i w ogóle... Szykowałem się naprawdę, żeby pokazać wam fantastyczne umiejętności drifterskie w Undergroundzie 2, a tu widzę, że co? Dupa zbita. Na początek dwa... Właściwie to dzisiaj dwa wyścigi zrobiliśmy tylko. Ja pierdziu, no. Nie, tak nie może być. Jedziemy podriftować trochę. No, co ja na to poradzę, że coś nie radzę sobie z tą Suprą? Może to przez tą skrzynię manualną, ej. Musicie... Mówicie, że to przez to? Może być. No dobra, tu mamy jakieś okrążenia. Ale kurde, miały być drifty. Dobra, chodźmy na te drifty. No i startujemy. 1200 za ten drift. Redukcja na jedynkę i dopiero wtedy drift. Bo inaczej się dusi na dwójce. Na dwójce się tu nie driftuje w Undergroundzie. No dobra, trochę się driftuje. Jedziemy, jedziemy. Tutaj na tym poboczu, tu się zawsze dużo driftuje. 47 tysioków, to i tak mało. No ale na... Kurde. Musimy tu 200 tysięcy nastukać. Ja myślę, że spokojnie, kurczę. Ej, fantastyczne umiejętności drifterskie, no każdy chyba potwierdzi. 220 tysięcy trzeba tu zdobyć nawet. Wymęczę to, wymęczę. 16 tysięcy, kurde, 213. 213, no kurde, dawaj punkty. Ja pierdziu, no nie wygra. Dobra, jedziemy. Koniec wygłupów, teraz same super drifty lecą. I tutaj też fantastyczny rozpęd. Dawaj Lucek, pokaż co potrafisz.
Co? Jak to taki fantastyczny kąt miałem? I punkty mi się wyłączyły, nabijanie. Co jest? Ale powiem wam, że na manualnej lepiej się driftuje. Można sobie szybciej zrzucić ten bieg i przygotować na przykład, żeby samochód lepiej złapał kontrol. Shit. No kurde. Jedź. Jedynką. Coś tam jeszcze pomęczył tą jedynką. Jest! 220, już mogę brzuchem do góry, żeby nie powiedzieć gorzej. O, żeż ty! Supra, no co ty? Widzieliście, to był drift dopiero, nie wiem czemu. To był fantastyczny kiss the wall. Nie wiem czemu mi nie policzyli za to punktu. A, będzie trzeba jeszcze potrenować driftowanie. Nie poszło mi. Tu powinno pół miliona, spokojnie. Kto tu driftował Corsą? Jeszcze druga pozycja. Underground, po prostu underground, no. Ale nie, naprawdę, na manualnej sobie popróbujcie, jak gracie w Undergrounda 2. Wiem, że niektórzy gracie. Popróbujcie sobie na manualu, jest lepiej. Poćwiczcie trochę i później będzie naprawdę bardzo fajnie, bo na automacie jak się gra i się wejdzie w zakręt i już jesteście w takim momencie, że samochód traci dużo mocy, wtedy możecie sobie łatwo zredukować, na manualu możecie sobie łatwo zredukować, a na automacie nie, automat tego wam nie zrobi od razu. A tak to wy już możecie myśleć naprzód i cyk, redukcja i odcięcie. I tu mamy kolejny drift. Ta traska, którą teraz jechaliśmy na drifcie, była spoko. Tam można bardzo dużo punktów zdobyć, gdzieś z pół miliona nawet, jak ktoś się postara. A tutaj nie wiadomo, jaka będzie traska, no bo to są losowe w zasadzie. Aha, no i tu na zamkniętym torze. Musieliśmy jechać wysoko gdzieś tam w góry, żeby na zamkniętym torze się pościgać. Świetnie. No ale pokażę wam, co potrafię na zamkniętym torze. Super. Także tutaj tylko jedyneczka. Nie ma to jak na początku odcinka pochwalić się, o ja tak dużo trenowałem, driftowanie i taki fantastyczny będę. Pierwszy drift i lipa. Nawet najgorszy odcinek jak do tej pory. No i mniej wyścigów, żem przejechał. I wszystkie failowałem praktycznie, za każdym razem. Musiałem się posiłkować jakimiś tam sztuczkami różnymi. Zapożyczonymi od Xardasa z Gotika 1. A tutaj teraz ledwo, zobaczcie, ledwo punkty nabijam. To chyba muszę się przesiąść do przednionapędowego Peugeota. Dobrze, 72 tysiące. No teraz pojechali gorzej niż wtedy. Dawaj supera, dawaj. 4. No i kurde! Trzeba cały czas po tej strefie jeździć tutaj. Ło, ale widzieliście tego drifta? Rypiemy po nich ostro. Chyba zeszła z łapasa z supry, co? No, jednak nie. 100 tysięcy nabił! Pieprzony Steve. Jakim co? Gdzie on tu nabił 100 tysięcy? Ja chcę zobaczyć powtórkę z ich driftowania. 100 tysięcy nabił. No bo 129 tysięcy! Co? Nie gram w to, pierdziele. Trzymajcie się, na razie, pa pa!